Cześć kochani, witam was. Pozycja czwarta pentatoniki molowej. To jest bardzo fajna pozycja, ja to też bardzo lubię. Gram piórkiem hetfieldowskim. Bardzo lubię te piórka. 1 mm Tortex. Dobra, ale wracając do tematu. Pentatonika molowa, tonacja A, od niej ją bierzemy jako przykład. Pozycja czwarta pentatoniki, czyli generalnie pozycja czwarta pentatoniki molowej. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Pozycja czwarta, no jest trochę podobna do pierwszej, no to właściwie tak trochę podobna. Z racji tego, że mamy strunę drugą, o tercję przesuniętą w stosunku do struny trzeciej, to mamy, nie będzie podobna tak. No nie będzie tak podobna jak pierwsza, bo można powiedzieć, aha, no trochę jak pierwsza, bo mamy tak. Teraz uważajcie, powiem, którymi palcami zagramy. To będzie pierwszy, czwarty. Zaraz powiem, na których progach. Pierwszy, czwarty, pierwszy, trzeci. Drugi, czwarty, pierwszy, czwarty. Czyli jak pamiętamy, pozycja pierwsza. Jak sobie przypomnimy pierwszą pozycję, to był pierwszy, czwarty, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty. Podobieństwo jest. Ja na przykład jak się uczyłem, to takie podobieństwo trochę, powiedzmy, próbowałem jakoś wypatrywać, ale niestety nie unikniemy tego, że to musimy wykuć na blachę. Tylko tak, zobaczcie jeszcze, jakie były pierwsza, druga, trzecia pozycja, no nie? Czyli zagram poszczególne wszystkie trzy i dojdę i zagram jeszcze znowu tą czwartą pozycję. Tylko pamiętajmy, że tutaj właśnie, żebyście ci, którzy pierwszy raz może widzą te filmiki, że to wszystko jest bardzo spójne, ponieważ my gramy cały czas w tonacji A. Zacznę w ogóle od dźwięku A, więc można powiedzieć, bardzo takie siedzące w tonacji zagranie. Zresztą no, gramy pentatonika amol, no nie? Więc to właściwie mówi samo za siebie. Dobra, słuchajcie, pierwsza pozycja. Druga. Git wspaniale, bardzo się cieszymy z tego powodu. No cóż, no spróbujmy teraz faktycznie to ogarnąć jeszcze raz. Powiem wam jeszcze progi, jak to było. 12-15 dla najgrubszej. 12-15, 12-14, 12-14, 13-15, 12-15. Teraz właśnie zwróćmy uwagę, że ten dźwięk toniczny, czyli tam z angielskiego root note, albo u nas właśnie dźwięk toniczny, to on jest tak. Ten dźwięk, czyli jaki to jest dźwięk? Uwaga, słuchajcie. Znaczy, że słucham, a wy mówicie dźwięk. Dźwięk A, doskonale. Dźwięk A, czyli ten dźwięk toniczny. Tutaj jest w tym miejscu, na strunie 5 na 12 progu. I na strunie 3 na 14 progu. Dlatego też, jak zakończyłem to granie na najgrubszej strunie, gdzie jest dźwięk G i E, to troszkę tak dziwnie zabrzmiało. Troszkę tak jakoś nietonicznie, no bo skończyłem nie na tym dźwięku, co trzeba, prawda? No tak do B.
dźwiękiem, to już no, słyszymy, Gil jest tak trochę smutna, no nie? Więc tak, dobra, co tu jeszcze wam nie powiedziałem? Na pewno tak, że mamy, aha, te palce właśnie, bo to jest jeszcze bardzo ważna rzecz, jak palce układamy. Tak jak w poprzedniej trzeciej, drugiej i pierwszej pozycji, to mamy tak, że każdy próg ma swój palec. Czy na 12 progu jest pierwszy palec, 13, drugi, 14, trzeci, 15, czwarty palec. No nie? I tak jak widzieliście, jak to cisnąłem. Pierwszy, czwarty, drugi, czwarty. Jeszcze jest kwestia teraz właśnie, jeśli byśmy zmienili tonację, jak to zrobić, to myślę, że już wszyscy, którzy widzieli filmiki poprzednie, to już będą wiedzieć. To jest bardzo, bardzo, no bardzo proste. No, na początku to nie jest to proste, nic nie jest proste dla początkujących. Po prostu, jeżeli mamy tonację, załóżmy G, tak jak w poprzednich wypadkach mówiłem G, to musimy znaleźć dźwięk G na najgrubszej strunie, czyli na trzecim progu i musimy po prostu po kolei jechać te pozycje, prawda? Pierwsza pozycja jest od trzeciego progu, druga pozycja jest od szóstego, F. Widzicie? Mały błąd. Dobra, później trzecia pozycja jest od ósmego progu. Czwarta jest od 10 progu. Przesuwamy tą rękę po prostu, no akurat z tej, prawda, co graliśmy z tonacji A, przesuwamy tutaj. No. Najlepiej po prostu wykuć, tak jak poprzednie, wykuć na blachę po prostu pozycję. Więc czwartą pozycję, żebyśmy umieli zagrać wszędzie, w każdym miejscu. I to należy też do jednych z ważniejszych ćwiczeń podczas rozgrzewek. Więc to nie jest takie hop-siup, że to się tak samo nauczy. Dobra, to jest czwarta pozycja, wy ją przećwiczcie jeszcze raz. No i żegnam was, ciule. Bardzo ciule was żegnam, bo jestem po prostu szalony.